Bogaty przedsiębiorca, Krzysztof był znany z sukcesów w biznesie, ale jego życie osobiste było pełne cienia. Jego córka, Emilia, była jego największym skarbem, ale niestety cierpiała na rzadką i nieuleczalną chorobę. To był ten rodzaj choroby, który powodował ogromny ból i osłabienie ciała Emilii. Lekarze pracowali nad jej przypadkiem przez lata, ale niestety nie byli w stanie znaleźć skutecznego lekarstwa ani sposobu na złagodzenie jej cierpienia. Każdy dzień przynosił tylko większą rozpacz i frustrację Krzysztofa, który nie mógł zrozumieć, dlaczego los go tak okrutnie doświadczał. W miarę jak czas płynął, a choroba Emilii postępowała, Krzysztof coraz bardziej czuł, że traci swoje jedyne dziecko. Wszystkie jego wysiłki i zasoby nie były w stanie uratować ukochanej córki przed cierpieniem. Było to dla niego ogromne obciążenie psychiczne i emocjonalne. Spędzał godziny w szpitalu, nieustannie zastanawiając się, co mógłby zrobić, aby pomóc Emilii. Jednak w pewnym momencie zrozumiał, że tradycyjna medycyna nie jest w stanie jej pomóc. Postanowił, że musi spróbować czegoś innego, że musi odnaleźć jakieś alternatywne metody leczenia, które mogłyby przynieść ulgę jego ukochanej córce. To właśnie wtedy zrodziła się idea powrotu do miejsca, gdzie dorastał, do swojej rodzinnej wioski. Pamiętał, że tam panował spokój, że ludzie żyli blisko natury, a wieś była otoczona pięknym krajobrazem. Krzysztof i Emilia przybyli do malowniczej wioski, w której spędził swoje młodsze lata. Widok wiejskiego krajobrazu, piękne wzgórza, lasy i strumienie, przywitał ich na miejscu. Wynajął tam stary dworek, który stał się ich nowym domem. Dla Emilii był to oddech świeżego powietrza po latach spędzonych w szpitalu. Wioska była oaza spokoju i ciszy w porównaniu do zgiełku wielkiego miasta, w którym do tej pory mieszkali. Krzysztof miał nadzieję, że to miejsce pomoże Emilii w jej walce z chorobą. Kupił też specjalne urządzenia medyczne i sprzęt rehabilitacyjny, aby ułatwić córce codzienną egzystencję. Emilia, choć była nadal słaba, zaczęła uśmiechać się częściej. To było jakby odrodzenie, a świeże powietrze i spokojna atmosfera wioski wpłynęły pozytywnie na jej stan psychiczny. Choć Krzysztof wciąż był zaniepokojony, czuł, że to miejsce może być kluczem do poprawy zdrowia jego córki. Podczas codziennych spacerów po okolicy Krzysztof i Emilia poznawali ludzi z wioski. Okazali się być serdecznymi i pomocnymi sąsiadami. Coraz bardziej zaakceptowali Krzysztofa i Emilię jako część swojej społeczności, co sprawiło, że poczuli się tu jak w domu. Po przyjeździe do rodzinnej wioski Krzysztof był przekonany, że potrzebują profesjonalnej opieki medycznej, która pozwoli na lepszą opiekę nad Emilią i jednocześnie da mu czas na poszukiwanie alternatywnych metod leczenia. Wiedział, że sama wioska nie zapewni odpowiednich środków do opieki nad jego córką w stanie, w jakim się znajdowała. Postanowił więc zatrudnić opiekunkę do Emilii. Chciał, aby to była osoba odpowiedzialna i doświadczona w opiece nad osobami chorymi. Po dokładnych poszukiwaniach natknął się na Elżbietę, która miała długoletnie doświadczenie w opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi. Elżbieta okazała się być nie tylko wykwalifikowaną opiekunką, ale również ciepłą i empatyczną osobą. Jej doświadczenie i zrozumienie dla sytuacji Emilii oraz jej rodziny sprawiły, że Krzysztof wiedział, że dokonał właściwego wyboru. Elżbieta szybko zyskała zaufanie zarówno Krzysztofa, jak i samej Emilii. Jej codzienna praca polegała na opiece nad Emilią, pomaganiu w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, dbaniu o jej wygodę i zapewnianiu wsparcia psychicznego. Elżbieta stała się ważnym członkiem rodziny, który nie tylko troszczył się o zdrowie fizyczne Emilii, ale także pomagała jej zachować pozytywne nastawienie w trudnych chwilach. Krzysztof cieszył się, że miał wsparcie Elżbiety, dzięki czemu mógł bardziej skoncentrować się na poszukiwaniach alternatywnych metod leczenia. Dzięki obecności opiekunki mógł również od czasu do czasu odpocząć od trosk związanych z codzienną opieką nad córką. Elżbieta stała się nie tylko osobą opiekuńczą, ale również przyjaciółką Emilii, słuchając jej opowieści i marzeń. Po zatrudnieniu Elżbiety i osiedleniu się w rodzinnej wiosce, Krzysztof wraz z lokalnym lekarzem rozpoczął intensywną pracę nad alternatywnymi metodami leczenia Emilii. Była to decyzja trudna i pełna nadziei, ale także pełna niepewności. Jednak Krzysztof nie poddawał się, a miłość do córki napędzała go do działania. Lokalny lekarz, dr Janusz, był znany ze swojego zaangażowania w badania nad rzadkimi chorobami. Po zapoznaniu się z historią medyczną Emilii i przeprowadzeniu licznych badań, zasugerował eksperymentalne podejście do leczenia. Zaproponowane przez niego terapie były innowacyjne i ryzykowne, ale Krzysztof nie miał innego wyboru niż spróbować.
Każdego dnia Krzysztof i Elżbieta pracowali wspólnie, aby zapewnić Emilii odpowiednią opiekę. Codziennie rozpoczynali od specjalnie przygotowanych śniadań i leków, które miały pomóc w łagodzeniu objawów choroby. Następnie przystępowali do intensywnych sesji rehabilitacyjnych, podczas których Elżbieta pomagała Emilii wykonywać ćwiczenia mające na celu wzmocnienie jej osłabionego ciała. Były to trudne i bolesne chwile, ale dziewczyna nie poddawała się. Miała ogromną siłę woli i niezachwianą nadzieję na powrót do zdrowia. Krzysztof nie tylko angażował się w proces leczenia córki, ale również poszukiwał wszelkich dostępnych informacji na temat rzadkich chorób i eksperymentalnych terapii. Konsultował się z innymi ekspertami i uczestniczył w międzynarodowych konferencjach medycznych, aby dowiedzieć się o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie medycyny. Emilia nie była sama w swojej walce. Miała wsparcie swojego ojca i opiekunki, którzy byli przy niej każdego dnia. W miarę jak dni mijały, zaczęła zauważać pewne pozytywne zmiany w swoim stanie zdrowia. Choć były to drobne kroki, każdy z nich dawał nadzieję na pełniejsze życie. W miarę jak dni płynęły, więź między Elżbietą a Emilią stawała się coraz silniejsza. Elżbieta nie tylko spełniała rolę opiekunki, ale także stała się prawdziwą przyjaciółką dla młodej dziewczyny. Jej obecność nie tylko przynosiła ulgę fizyczną, ale również duchową. Emilia, która wcześniej była często izolowana w swoim ciele i myślach, zaczęła coraz chętniej rozmawiać z Elżbietą. Te rozmowy stawały się dla dziewczyny źródłem wsparcia i pocieszenia. Opowiadała jej o swoim życiu przed chorobą, o swoich marzeniach i pasjach, które musiała odłożyć na bok. Elżbieta z kolei była uważnym słuchaczem, gotowym wesprzeć Emilię w każdej chwili. Dzięki tym rozmowom Emilia poczuła się znacznie mniej samotna. Wspólnie z Elżbietą marzyła o przyszłości, o dniach, gdy będzie mogła cieszyć się życiem na pełnych obrotach. Marzyły o podróżach, odkrywaniu nowych miejsc i spełnianiu marzeń, które wydawały się wcześniej niemożliwe do osiągnięcia. Emilia, mimo swojego stanu zdrowia, odzyskiwała wiarę w siebie i swoje możliwości. Elżbieta stała się również wsparciem dla Krzysztofa. Była jego zaufaną doradcą, z którą mógł rozmawiać o swoich obawach i nadziejach. Wspólnie planowali strategię leczenia i starali się znaleźć nowe ścieżki do poprawy stanu zdrowia Emilii. Codzienne życie w rodzinie Nowaków stawało się coraz bardziej wypełnione radością. Choć choroba wciąż była obecna, to Elżbieta przynosiła do domu pozytywną energię i nadzieję na lepsze jutro. To była nadzwyczajna przyjaźń, która wyrosła na gruncie wspólnych trudności i wyzwań. Każdy dzień przynosił nową nadzieję na pełne wyleczenie. Emilia, dzięki wsparciu Krzysztofa i Elżbiety, zaczęła pokonywać swoją chorobę krok po kroku. Choć były to trudne chwile, to obecność i wsparcie Elżbiety pozwalały jej przekształcać ból w siłę i determinację. To był czas, w którym przyjaźń i nadzieja były ich największymi sojusznikami w walce z przeciwnościami losu. Pewnego dnia, gdy Krzysztof wracał do domu po spotkaniu biznesowym, zaniepokoił się, gdy zauważył zamknięte drzwi do pokoju Emilii. Zazwyczaj dziewczyna spędzała większość czasu siedząc przy oknie, oglądając ptaki i przyrodę za oknem. Było to dla niej źródłem relaksu i przyjemności. Teraz jednak w pokoju było cicho, a drzwi były zamknięte. Serce Krzysztofa zaczęło bić szybciej, a niepokój ogarnął jego umysł. Instynkt ojca podpowiadał mu, że coś jest nie w porządku. Szybko przyspieszył kroki, kierując się ku drzwiom pokoju Emilii. Chciał tylko upewnić się, że jego córka jest w porządku. Kiedy otworzył drzwi, zamarł na miejscu. Pokój był pusty. Nie było śladu po Emilii. Jej łóżko było nienaruszone, a okno zamknięte. Wszystkie rzeczy dziewczyny były na swoim miejscu. Krzysztof wiedział, że nie opuściła pokoju samotnie. Coś musiało się stać, coś niewytłumaczalnego. Zaniepokojony i przerażony, Krzysztof natychmiast rozpoczął poszukiwania. Wybiegł z pokoju i krzyczał imię córki, jednak nie było odpowiedzi. W panice przeszukał cały dworek, pokój po pokoju, szukając jakiegokolwiek śladu, który mógłby wskazać, co się stało. Drżącymi rękoma dzwonił na policję, zgłaszając zaginięcie Emilii. W krótkim czasie na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, a cała okolica została włączona do akcji poszukiwawczej. Elżbieta, która dowiedziała się o zaginięciu Emilii, była równie zrozpaczona. Nie mogła uwierzyć, że dziewczyna, którą tak bardzo kochała i opiekowała się nią, mogła zniknąć w tajemniczych okolicznościach. Razem z Krzysztofem przeszukiwali każdy zakamarek dworu, każdy ogród, a nawet okoliczne lasy.
Krzysztof i Elżbieta byli w stanie tylko spekulować, co mogło się stać. Czy Emilia uciekła w desperacji? Czy ktoś ją porwał? Ich myśli krążyły wokół tajemniczych wydarzeń, które skłoniły dziewczynę do opuszczenia swojego pokoju i domu. Nie mieli jednak żadnych konkretnych dowodów ani śladów, które mogłyby pomóc w odnalezieniu Emilii. Z każdą minutą, która upływała, niepokój i rozpacz Krzysztofa i Elżbiety rosły. Zaginięcie Emilii stało się zagadką, która zdominowała ich życie i każdą myśl. Nie wiedzieli, co się stało i jak wrócić do swojego życia przed tą tajemniczą sytuacją. To był czas ogromnej niepewności i lęku, który sprawił, że ich świat się zawalił. Zaginięcie Emilii było szokiem dla całej wioski. Krzysztof i Elżbieta pracowali nieustannie z lokalną policją, aby rozwiązać tę tajemniczą zagadkę. Wszyscy mieszkańcy włączyli się do akcji poszukiwawczej, przeczesując okolice w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów, które mogłyby pomóc w odnalezieniu dziewczyny. Policja przeprowadziła dokładne śledztwo, przesłuchując świadków i analizując nagrania z kamer monitoringu. Jednak niestety, nie znaleziono żadnych konkretnych wskazówek ani dowodów na to, co mogło się stać. Emilia jakby zapadła się pod ziemię, a jej zaginięcie pozostawało tajemnicą. Krzysztof i Elżbieta nie przestawali poszukiwać córki. Codziennie przemierzali okoliczne lasy, rozklepywali drzewa, rozmawiali z mieszkańcami wioski, pytając, czy nie widzieli czegokolwiek podejrzanego. Nie było śladu po dziewczynie, co tylko pogłębiało ich niepokój i rozpacz. To był czas niewielkiego snu, nieustającego stresu i obaw o Emilii. Każda minuta, która upływała, była dla nich męką. Nie wiedzieli, czy córka jest bezpieczna, czy może potrzebuje pomocy. Nie mogli się pogodzić z myślą, że ich ukochana Emilia może być gdzieś w niebezpieczeństwie. Kilka dni później, gdy Krzysztof wrócił do domu po kolejnym dniu poszukiwań, znalazł tajemniczy list w swojej skrzynce pocztowej. Był napisany ręcznie i nie zawierał żadnego podpisu. Zawartość listu wprawiła go w osłupienie i przerażenie. List informował Krzysztofa, że Emilia jest w rękach pewnej grupy ludzi i że zostanie uwolniona tylko w zamian za ogromną sumę okupu. Treść listu była jednoznaczna, Krzysztof musiał zapłacić okup, aby odzyskać swoją córkę. Suma, którą wymagali porywacze, była niemożliwa do zebrania w krótkim czasie. Krzysztof wiedział, że musi natychmiast zgłosić ten fakt policji, ale jednocześnie zrozumiał, że czas działał przeciwko nim. Tajemniczy list rzucił ich w wir jeszcze większego chaosu i rozpaczy. Teraz wiedzieli, że Emilia jest w niebezpieczeństwie, że muszą działać szybko i zdecydowanie, aby ją odnaleźć i uwolnić. To był moment, w którym Krzysztof i Elżbieta musieli podjąć trudne decyzje i stawić czoła mrocznej tajemnicy, która skrywała się za zaginięciem Emilii. Po otrzymaniu tajemniczego listu, Krzysztof natychmiast zgłosił sprawę na policję. To był krok, który z jednej strony dał nadzieję na odnalezienie Emilii, ale z drugiej strony wywołał dodatkowe napięcie i obawy. Policja rozpoczęła śledztwo, analizując list i wszelkie dostępne informacje. Krzysztof musiał zachować spokój i cierpliwość w tym trudnym czasie. Wspólnie z policją planowali, jak przeprowadzić operację uwolnienia Emilii. Porywacze byli zdeterminowani i wiedzieli, że Krzysztof nie ma możliwości natychmiastowego spełnienia ich żądania. To dawało im czas na przygotowanie akcji. Po wielu dniach dokładnych przygotowań w końcu przyszedł dzień akcji. Krzysztof był gotów podjąć ryzyko, aby uratować swoją córkę. Cała operacja była prowadzona pod nadzorem policji, która działała dyskretnie, aby nie dać pojęcia porywaczom o ich planach. Wieczorem, w miejscu wskazanym w tajemniczym liście, Krzysztof przekazał okup. To był dramatyczny moment, w którym nadzieja na odzyskanie Emilii była równie wielka, jak niepewność co do jej bezpieczeństwa. Po przekazaniu okupu Krzysztof czekał z zapartym tchem, nie wiedząc, co się stanie. Nagle pojawiły się ruchy w ciemnościach. Porywacze zaczęli zbliżać się do miejsca przekazania okupu. Byli to chwile pełne napięcia i niepewności. Policja była gotowa do akcji. Gdy porywacze byli już blisko, policja zorganizowała zasadzkę. Sygnał został dany, a funkcjonariusze wkroczyli zdecydowanie i błyskawicznie. Walka była krótka, ale intensywna. Porywacze zostali obezwładnieni, a Krzysztof został wprowadzony do miejsca, gdzie trzymano Emilię. W tym momencie, po dniach niepewności i rozpaczy, Emilia została uwolniona. Jej oczy były pełne łez radości, a serca rodziców wypełniła ogromna ulga. Był to moment, który odmienił ich życie i przywrócił nadzieję.
Po uwolnieniu Emilii, cała rodzina Nowaków i policja była w szoku. Dziewczyna była wystraszona i osłabiona po dniach spędzonych w niewoli, ale była również źródłem niezbędnych informacji. Po długich rozmowach z Krzysztofem i funkcjonariuszami, Emilia zaczęła opowiadać o okolicznościach swojego porwania. W miarę jak opowiadała o swoim uwięzieniu, pojawiły się niepokojące fakty. Opowiedziała o tym, jak porywacze ją porwali, ale także o tym, że Elżbieta była w to zamieszana. Wszyscy byli zszokowani i nie chcieli wierzyć w te oskarżenia. Jak mogła Elżbieta, osoba, która była tak oddana Emilii i rodzinie, być w jakiś sposób zaangażowana w porwanie? Jednak Emilia przedstawiała konkretne dowody i informacje, które nie pozostawiały wątpliwości. Zdradziła, że Elżbieta pomagała porywaczom, dostarczając im informacji o planach rodziny oraz organizując ich ucieczkę po przekazaniu okupu. To były oskarżenia, które wywołały jeszcze większy chaos i zamieszanie. Krzysztof był wstrząśnięty. Nie tylko musiał zmierzyć się z tym, że jego córka była porwana, ale teraz musiał także stawić czoła zdradzie Elżbiety, osoby, która była jego zaufaną opiekunką i przyjaciółką Emilii. To była trudna prawda do zaakceptowania. Policja natychmiast przystąpiła do aresztowania Elżbiety na podstawie zebranych dowodów i zeznań Emilii. Dla Krzysztofa była to prawdziwa burza emocji. Był zrozpaczony i rozdarty między miłością do córki a uczuciami do Elżbiety. To był moment, w którym musiał podjąć trudne decyzje i stawić czoła prawdzie o zdradzie, która dotknęła jego życie. Po aresztowaniu Elżbiety i uwolnieniu Emilii, życie rodziny Nowaków zaczęło powoli wracać do normy. Był to czas ogromnych emocji i zmagań, ale także moment, w którym Krzysztof, Emilia i pozostali członkowie rodziny mogli skupić się na swoim wspólnym odrodzeniu. Emilia potrzebowała czasu, aby wrócić do zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Przeszła przez traumę, ale także dowiodła swojej niezwykłej siły i wytrwałości. Wspierana przez rodziców i terapeutów, z każdym dniem stawała się coraz silniejsza. Krzysztof, choć doświadczył ogromnego ciosu w postaci zdrady Elżbiety, musiał skonfrontować się z rzeczywistością i znaleźć drogę do wybaczenia i pojednania z przeszłością. To była trudna, ale niezbędna lekcja w procesie gojenia ran. Policja kontynuowała śledztwo w sprawie porywaczy i tajemniczej grupy, która była zaangażowana w porwanie Emilii. Okazało się, że to była dobrze zorganizowana i niebezpieczna banda przestępcza. Dzięki zeznaniom Emilii i zebranym dowodom, udało się zidentyfikować innych członków grupy i aresztować ich. W miarę jak czas płynął, rodzina Nowaków zaczęła wracać do swojego codziennego życia. Choć wciąż musieli radzić sobie z traumą i jej skutkami, to wspólna miłość i wsparcie pozwoliły im znaleźć siłę, aby stawić czoła przeciwnościom losu. Historia zakończyła się odrodzeniem rodziny Nowaków. Była to opowieść o miłości, determinacji i nadziei, która pomogła im przetrwać najtrudniejsze chwile i znaleźć drogę do nowego życia. To była historia o tym, że nawet w najcięższych chwilach można odnaleźć siłę, by się podnieść i iść naprzód.